Witam Cię bardzo serdecznie, Marii Bukard z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Kolejny mentoring ze mną, czyli Twoja droga do mistrzostwa z moją pomocą, wskazówkami i prowadzeniem. Dzisiaj porozmawiamy o prawie złej karmy albo ogólnie o prawie karmy, ponieważ to pytanie najczęściej pojawia się do mentoringu w różnych, w różnych aspektach z różnymi sformułowaniami, jest to temat, który najbardziej Was aktualnie interesuje. Wcale się nie dziwię, ponieważ jesteśmy w momencie sądu ostatecznego, czyli w tym decydującym momencie apokalipsy. Oczywiście to jeszcze troszeczkę potrwa, wiele, wiele rzeczy przed nami, ale dokładnie teraz mamy do czynienia z takim wzmożonym zjawiskiem. Zbierania karmicznych owoców, karmicznych plonów, również wojny karmiczne, konflikty karmiczne, wszystko to, co dzieje się wokół nas, szczególnie w Europie, czyli tych osób z nas, które mieszkają w Europie, to najbardziej dotyczy, ale nie tylko. Zaczynajmy więc. Pytań jest bardzo, bardzo dużo. Zebrałam te pytania. Jak gdyby w takie bloki tematyczne, i oczywiście, jeżeli masz pytania, dalsze pytania, to jak najbardziej pisz do mnie pytania przez e-mail albo tutaj w miejscu na komentarze. Ja je wszystkie zbieram i będę poruszać w kolejnych naszych mentoringach. Zaczynajmy więc. Jeżeli chodzi o sąd ostateczny, to najczęściej pytacie mnie o to, czy to, co dzieje się teraz, to, co wydarzy się w kolejnych latach, czy jest to związane tylko i wyłącznie z naszymi przeszłymi inkarnacjami, czy również ym, z tymi aktualnymi, czyli do aktualnego momentu, co teraz robimy w naszym życiu, czy również będziemy zbierać tego plony yy, w tym kolejnym czasie, czy też to gdzieś tam przechodzi dopiero na jakieś nasze kolejne życie. W momencie sądu ostatecznego zbieramy wszystko, czyli zbieramy wszystko to, co dotyczy naszej karmy z poprzednich inkarnacji, ale również tej karmy aktualnej, czyli to, co sobie każdego dnia teraz produkujemy, co sobie wysiewamy, to również będziemy zbierać w tym czasie czyli to nie przechodzi na jakieś tam kolejne 100 lat czy 200 lat, tylko dokładnie w tym samym czasie będziemy to zbierać, dlatego tak często powtarzam aby pracować nad krystalicznością myśli, słów i działań, aby pracować nad nad tym wszystkim co robimy teraz w tym momencie ponieważ bardzo szybko te rzeczy się materializują i jeszcze teraz będziemy zbierać tego plony czyli to co robisz dzisiaj to może już jutro do Ciebie wróci. Nie dopiero za 100 lat czy za 200, tylko może już dokładnie jutro. Czyli jeżeli chodzi o ramy czasowe, te ramy czasowe będą trwały jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę przed nami, jeszcze wiele, wiele lat przed nami, gdzie będziemy tą karmę zbierać. Niektórzy ludzie szybciej, niektórzy wolniej, w zależności od ilości inkarnacji, od natężenia karmy i od tego wszystkiego co robimy w tym momencie. Czyli jeżeli teraz dbamy o to, żeby już dzisiaj nie tworzyć sobie nowej karmy, to szybciej przejdziemy przez ten proces i przejdziemy szybciej do innej wibracji, gdzie jeszcze większość, większość ludzi będzie się tam kotłować w swojej starej karmie, to my już będziemy na zupełnie innym poziomie. I to jest taki fenomen, który już dzisiaj obserwujemy. Obserwujemy, że niektórym ludziom po prostu zdarza się Fala nieszczęść. Jedno po drugim, jedno po drugim i, i pytają się, jak to jest możliwe, że coś takiego się dzieje. No bo dokładnie zbierają karmę ze wszystkich inkarnacji, a jeżeli ktoś z nas już od dłuższego czasu tą karmę oczyszcza, dba o siebie, dba o myśli, dba o to wszystko, co mówi, o to, co robi, to już tej karmy ma coraz mniej i przez to życie niektórych osób przeskakuje na zupełnie inny poziom. I tutaj może nastąpić takie Troszeczkę rozdwojenie światów. Jedni ludzie żyją już w kompletnym szczęściu, spełnieniu, bogactwie, miłości, obfitości, a jeszcze wczoraj byli na dnie, a inni ludzie jeszcze wczoraj byli na super poziomie, a jutro będą na dnie. Czyli co mogę Ci tutaj poradzić? To przede wszystkim nie tworzyć sobie nowej karmy, już dzisiaj nie tworzyć tej karmy, i drugie, zadbać o oczyszczenie karmy, czyli. Wszystkie rytuały u mnie, które dotyczą karmy, i to nie tylko jednej inkarnacji, ale różnych, różnych poziomów, możesz sobie zamawiać stopniowo, czyli na przykład ta inkarnacja, ostatnia, przedostatnia i tak dalej. Możesz zamawiać cały cykl, na przykład siedem ostatnich inkarnacji. I jeżeli czujesz, że jeszcze coś nie jest wyrównane, to kolejne siedem poprzednich i kolejne siedem poprzednich, ponieważ wiele, wiele osób z nas ma bardzo długi cykl życia. I jesteśmy tutaj już po raz setny na przykład i wtedy nie wystarczy nam oczyszczenie siedmiu poprzednich inkarnacji, bo jeszcze mamy tych inkarnacji nie wiem 21 czy 80, które są nieoczyszczone, ale to czujesz wewnątrz i to czujesz obserwując twoje życie. Czyli, jeżeli patrzysz na Twoje życie i wszystko zaczyna się już fajnie układać, i jest coraz mniej takich sytuacji, które są jakieś dziwne, no to znaczy, że jesteś na właściwej drodze. Jeżeli jednak jakieś starocie jeszcze wychodzą, 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 no to coś tutaj jeszcze jest, coś się domaga oczyszczenia. Idziemy dalej. Czy sąd ostateczny i prawo karmy dotyczy tylko relacji człowiek i człowiek, czy również człowiek-zwierzęta?